Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w drugim odcinku drugiej serii nauki smart kontraktów. W tym odcinku wyjaśnię, na czym polega mapowanie, czyli chyba jedno z najbardziej popularnych słów kluczowych w języku Solidity na platformę Ethereum, tak zwany mappings. Także serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. Najpierw może trochę teorii. Jest to drugi odcinek drugiej serii. Zajmuję się mapowaniem i adresacją. Cały kod źródłowy dostępny jest na GitHubie, co prezentuję tutaj właśnie na ekranie. Także również można tam sobie podejrzeć. A tymczasem, żeby to tak naprawdę zrozumieć, warto wiedzieć, że Ethereum działa w oparciu o tak zwany model cont. Model cont polega na tym, że mamy tutaj dwa rodzaje kont. Mamy konta tak zwane smart kontraktów i mamy konta typowo adresowe, na których jest przechowywany tylko Ether. I właśnie między tymi kontami użytkownicy, właściciele tych adresów mają możliwość przesyłania między sobą tej właśnie kryptowaluty platformy Ethereum, tak zwanego popularnie Ethera. Przykładowy adres Ethereum jest tutaj wyświetlony na ekranie. Jest to adres osób, które przygotowały serwis CryptoZombie, dzięki któremu tutaj jesteśmy i możemy się uczyć tych smart kontraktów. Często właśnie analizując na Etherscanie tak zwane różnego rodzaju smart kontrakty, widzimy zaraz na początku w pierwszych liniach słowo kluczowe właśnie mapping i ono tak naprawdę tworzy nam pewną strukturę danych obok tych, które poznaliśmy w pierwszej serii, czyli struktur czy tablic. Tutaj mapping tworzy nam strukturę taką key value, czyli klucz, wartość, pozwalającą nam odwzorować i przeszukiwać powiązania pomiędzy danym kluczem zdefiniowanym w tym mappingu, a właśnie wartością. Także przyjrzyjmy się tak naprawdę, co tutaj jest zadaniem w tej serii i myślę, że po tym, jak to wytłumaczę, wszystko stanie się naprawdę jasne. Oczywiście, jeśli coś tutaj jeszcze nie jest jasne, proszę o informację w sekcji komentarzy. W pierwszym punkcie mamy za zadanie wykonać mapowanie właśnie o nazwie Zombie to Owner, które pozwoli nam za pomocą jednoznacznego, unikalnego identyfikatora danego zombie, czyli zmiennej typu uint, poznać tak naprawdę, kto to zombie utworzył, ponieważ wartością dla tego klucza będzie adres Ethereum. I żeby to wstawić, oczywiście musimy tutaj sobie kliknąć na to miejsce w edytorze. Także zgodnie z tym, co jest napisane, wykorzystujemy słowo kluczowe, mapujemy zmienną typu uint na adres. To też jest również specyficzny typ danych tutaj dla platformy Ethereum. Jest to mapowanie publiczne i ma ono się nazywać Zombie to Owner. Tak też właśnie to zapisałem, czyli jeszcze raz powtórzę, to mapowanie typu klucz-wartość pozwoli nam sprawdzić, kto jest właścicielem, jaki adres jest właścicielem danego zombie, przez to, że właśnie dane zombie będzie tworzone zawsze z jakiegoś kontraktu, zawsze z jakiegoś adresu, ponieważ tak działa Ethereum. Czyli my, mówiąc tak już zupełnie wysokopoziomowo, poprzez to, że na przykład klikniemy sobie tworzenie zombiego w przeglądarce, jesteśmy jednoznacznie identyfikowani za pomocą naszego adresu, wykorzystując tu na przykład MetaMask i ten nasz adres jest zapisany
właśnie za pomocą tej struktury danych key value, czyli klucz wartość, który jest tworzony za pomocą słowa kluczowego mapping, na to właśnie konkretne zombie, na ten właśnie nasz adres, z którego to konkretne zombie jest tworzone. I drugi punkt, należy utworzyć również mapowanie owner zombie count i to pozwoli nam na przykład sprawdzić, ile zombiaków zostało utworzonych z danego adresu. Czyli tutaj jest trochę odwrotna sytuacja, ponieważ kluczem jest adres, a wartością jest właśnie ten identyfikator zombiego. I tutaj napiszmy sobie, tutaj już nie mamy informacji o tym, aby to mapowanie było publiczne, także myślę, że trzeba tutaj ominąć słowo kluczowe public i po prostu wprowadzić nazwę tej naszej struktury. Ja sobie ją skopiuję z treści polecenia zadania. I myślę, że to tak naprawdę powinno w tym momencie już zaliczyć nam zadanie. Wybieramy check answer. I tak, zgadza się, to zdanie jest zaliczone. Także tutaj poznaliśmy, jak działa i na czym polega słowo kluczowe mapping. Najważniejsze do zapamiętania z tej lekcji to jest to, że słowo kluczowe mapping pozwala nam tworzyć strukturę klucz wartość, w której za pomocą konkretnego klucza definiowanego jako pierwsze właśnie między nawiasami jesteśmy w stanie odwołać się do wartości przypisanej do tego klucza. I tutaj utworzyliśmy takie dwa mapowania. Pierwsze z nich pozwala nam ustalić, kto jest właścicielem danego zombiego, a drugie, ile dany adres tych zombiaków wygenerował. Jeśli coś tu jeszcze jest niejasne, zapraszam do sekcji komentarzy. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do kolejnego. Dziękuję. Cześć.